Mamy do obliczenia całkę nieoznaczoną z funkcji 1 podzielone przez pierwiastek z 4 odjąć x kwadrat. Podejrzewam, że jak pierwszy raz widzisz tego typu przykład, to z niczym Ci się to nie kojarzy. Nie wiesz, co tutaj można zrobić, żeby tę całkę obliczyć. Ja też jak zobaczyłem coś tego pierwszy raz, to nie miałem pojęcia, od czego tutaj zacząć. No i żeby naprowadzić nas na pewne skojarzenia, to chciałbym tutaj właśnie w taką zabawę się pobawić, w grę skojarzeń. No bo co tutaj mam w mianowniku? Mam pierwiastek z 4 minus x kwadrat. Z czym nam się to może skojarzyć? No, na przykład z taką sytuacją, kiedy mamy trójkąt prostokątny, mamy przeciwprostokątną, przyprostokątną i chcemy obliczyć długość drugiej przyprostokątnej. No to mierzymy kwadrat przeciwprostokątnej, kwadrat długości przeciwprostokątnej, odejmujemy kwadrat długości jednej przyprostokątnej, wyciągamy pierwiastek i mamy tę drugą. To może idźmy za tym skojarzeniem. Ja tutaj sobie narysuję taki trójkąt prostokątny. Czyli tak, przeciwprostokątna w tym moim skojarzeniu... Ma długość 2, dlatego że tutaj mamy 4, czyli 2 do kwadratu, czyli tutaj mamy długość 2. Ta przyprostokątna tutaj będzie miała długość x. No i wtedy, tak jak powiedziałem, ta druga przyprostokątna ma długość po prostu, tak jak mamy w mianowniku, pierwiastek z 4, czyli 2 do kwadratu, odjąć x do kwadratu. No dobrze, to, to jest taka, takie skojarzenie tutaj. Teraz wyobraźmy sobie, że tutaj mamy jakiś kąt, nazwijmy go teta. No to zastanówmy się, czemu będzie równy na przykład sinus tego kąta teta. Sinus kąta teta. Sinus kąta teta to jest stosunek tej przyprostokątnej, która leży naprzeciwko tego kąta, czyli X, do przeciwprostokątnej, czyli przez 2. A czemu będzie równy cosinus tego kąta teta. Zastanówmy się, kosinus kąta teta. To jest stosunek tej drugiej przyprostokątnej, czyli tej przyprostokątnej 4 odjąć x kwadrat i pierwiastek z tego do przeciwprostokątnej, czyli podzielone przez 2. Czyli widzimy, jak tutaj pomnożę przez 2, to widzimy, że x to jest po prostu równe 2 razy sinus teta. No a to jest równe po prostu 2 razy. Kosinus teta. No tutaj też możemy go przez 2 pomnożyć. No i to nas naprowadza tutaj na pomysł na podstawienie, żeby podstawić żeby podstawić tutaj za x dwa razy sinus teta, żeby dokonać jakiego podstawienia trygonometrycznego. No to spra sprawdźmy, do czego nas to doprowadzi. Czyli jak wezmę x równe 2 razy sinus teta, to czemu będzie równe dx po dteta? Pochodna dx po dteta sinus, sinusa to jest kosinus, czyli to jest po prostu 2 razy kosinus theta. Czyli dx będzie równe 2 kosinus theta d theta. No i zobaczmy, czy takie podstawienie coś nam da. Czyli mamy całkę. No i teraz wykonam to podstawienie. Mam ułamek. I teraz wiem, że dx to jest 2 razy kosinus theta d theta. Czyli zamiast dx napiszę... W liczniku mam tylko 1 raz dx, czyli zamiast dx napiszę 2 razy cosinus teta d theta. No a co mam w mianowniku? W mianowniku mam ten pierwiastek. No ten pierwiastek to jest po prostu 2 razy cosinus teta. Czyli tutaj mam 2 razy cosinus teta. No i widzimy, że tutaj nam się to pięknie skraca. To się skraca z tym i zostaje nam po prostu całka z d theta. Czyli wychodzi całka z d theta to jest po prostu teta. Dodać dowolna stała C. No i wydawać by się mogło, że zcałkowaliśmy. No ale mamy tutaj funkcję podcałkową, która jest funkcją x. A wynik mamy w języku teta. Więc teraz musimy jeszcze odwrócić to podstawienie i wyrazić teta jako funkcję x. No i żeby to zrobić, to musimy skorzystać z tego równania, które nam zdefiniowało to podstawienie. Wiemy, że x to jest 2sinus teta. Czyli. Mogę podzielić obie strony przez 2 i napisać, że x podzielone przez 2 to jest sinus theta. Zresztą tutaj to było napisane. No to czemu jest równe theta? No theta będzie równe funkcji odwrotnej do sinusa. A funkcja odwrotna do sinusa to jest arcus sinus od x przez 2. Czyli tyle jest równy kąt theta. Czyli mój wynik całkowania to będzie funkcja arcus. Sinus od x przez 2 dodać dowolna stała c. No i tutaj szybko to przeliczyłem i wyszła nam taka funkcja pierwotna. Ktoś bardziej uważny i skrupulatny mógłby tutaj mieć pewne wątpliwości co do tego podstawienia, dlatego że tutaj jak mamy funkcję arkus sinus to ona jest określona tylko dla, dla pewnych wartości x, ona nie jest określona dla dowolnych x. -ów. Tutaj też mamy pierwiastek z 4 minus x kwadrat. Ta funkcja też nie jest określona do dowolnych x. Więc tutaj być może warto się przyjrzeć tym dziedzinom, jak, do jakich należą te parametry. No widzimy, że tutaj, żeby ten pierwiastek miał sens, żeby to wyrażenie pod pierwiastkiem było nieujemne i różne od zera, no bo nie możemy mieć zera w mianowniku, no to x musi spełniać określone warunki. Mianowicie x musi być mniejsze od 2 i większe od minus 2. Więc teraz to skrupulatnie tutaj sobie wszystko zobaczymy, że, czy to się rzeczywiście zgadza. I jeżeli x spełnia takie warunki, no to wtedy ten pierwiastek ma jako argument liczbę nieujemną i różną od zera, czyli liczbę dodatnią. Można wyciągnąć pierwiastek i on jest różny od zera. No a to z kolei się tłumaczy na warunek na sinus teta, dlatego że tutaj mamy związek między x a sinusem theta. Czyli wiemy, że dwa razy sinus theta musi być mniejsze od 2 i większe od minus 2. No mogę tutaj podzielić przez dwa wszystkie strony tych nierówności i będę miał taką nierówność. Minus 1 ma być mniejsze niż sinus theta i mniejsze niż 1. No i bardzo dobrze. Bo to nam ograniczy tutaj dziedzinę na ten kąt theta, ale w takim stopniu, który akurat tutaj będzie idealnie pasował. No bo żeby sinus theta był mniejszy od 1, no to wystarczy, żeby theta było mniejsze niż pi drugich. Dlatego, że dla theta równego pi 2 sinus się staje równy 1, a żeby był większy niż minus 1, no to wystarczy, żeby był większy kąt teta od minus pi2, dlatego że dla minus pi drugich sinus jest równy minus 1. No i jeżeli ograniczymy ten kąt teta do takiej dziedziny, to wtedy dokładnie sparametryzujemy ten zakres zmienności x, dla którego ta funkcja podcałkowa jest określona. Czyli to będzie dobrze. No i to jest akurat ten zakres parametrów, dla którego cosinus jest dodatni. I wtedy nie mamy tutaj problemu z. Z zerem w mianowniku. No to zresztą tak tutaj to dobraliśmy, żeby nie występało zero w mianowniku, no ale tutaj możemy się upewnić, że cosinus w tym zakresie kątów od minus pi drugich do pi drugich jest dodatni. No i w szczególności ten pierwiastek tutaj jest dodatni. No jeżeli napiszemy to jako dwa razy cosinus, czyli widzimy, że wszystko to się zgadza. Rzeczywiście, to podstawienie ma sens przy takim ograniczeniu tego kąta teta. I to jest akurat dokładnie to, kiedy ta funkcja po całku jest określona. No i wtedy już możemy. Z czystym sumie powiedzieć, że ten wynik jest dobry. No i rzeczywiście tutaj, jak x spełnia tę nierówność, no to też argument arkusa sinusa należy do przedziału od minus 1 do 1, czyli wszystko się zgadza. No jeszcze na zakończenie chciałbym tutaj na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo może znasz wzór na pochodną funkcji arkus sinus i wtedy można odgadnąć, jak się zna ten wzór, od razu tę całkę. No bo wiemy, że mamy tę całkę do obliczenia z 1 przez pierwiastek z 4 minus x kwadrat po dx. No a wiemy, ktoś może wiedzieć, że pochodna funkcji arkus sinus pochodna funkcji arkus sinus x to jest po prostu 1 przez pierwiastek z 1 minus x kwadrat. No jak ktoś zna ten wzór na pochodną arcus sinusa, no to zauważy, że łatwo przez podstawienie można tamtą całkę do tego sprowadzić. Tutaj trzeba po prostu w mianowniku wyciągnąć tę czwórkę, czyli przed pierwiastkiem to się stanie dwójka, no bo pierwiastek z 4 to jest 2, a tutaj będzie 1 odjąć x kwadrat przez 4 dx No i teraz wystarczy podstawić jako nową zmienną x przez 2 jako nową zmienną. wtedy du jest równe 1/2 dx No i akurat tutaj ta 1 druga jest. Po prostu ta 1 druga. Z dxem nam się zbierze do dxa, czyli będę miał całkę z 1 przez, a tutaj pod pierwiastkiem mam 1 odjąć u do kwadratu. No a 1, druga dx to jest po prostu du, czyli dostaję całkę właśnie taką jak tutaj, czyli mogę napisać, że to jest arkus sinus u, dodać dowolna stała c. I teraz mogę wrócić do tego, co to był. Co to było u? U to było x przez 2 dodać c. Czyli widzimy, że dostajemy po prostu dokładnie ten sam wynik, który wyszedł nam wcześniej. No a wcześniej to rysowanie trójkątów i ta analiza, no to była po to, żeby, jak ktoś nie zna tego wzoru, to żeby skojarzyć jakoś tę całkę z funkcjami trygonometrycznymi.